nasz has wśród aut. Największa to z gwiazd. Torco jego dom, brać mi auta są. Dalej, Zuchu, jeszcze raz! Rajdek to as wśród aut. Rajdek to auto na chwał. Z ochotą na start jest szybszy niż wiatr. Uważaj, Zuchu, ktoś ci depcze po kołach. Jazda! Rajdek to as wśród aut. Rajdek to auto na chwał. Rajdek to as wśród aut. Rajdek, mała wyścigówka. Gdy zawodzi komunikacja. Wszystkie auta szykowały się do wyścigu, który miał się odbyć nazajutrz. Max i Rajdek wkrótce mieli rozpocząć trening. Jesteś gotowy, Maxi? Pomkniesz niczym wiatr, Rajdek? No pewnie! O, takie dźwięki lubię. No. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Start! Dajcie z siebie wszystko! Dzień dobry, Marto. Mogę pomóc? Ale z niego podlizuch? Ależ oczywiście, kreciku. Mam dla ciebie bardzo ważne zadanie. Bardzo ważne zadanie? To coś dla bardzo, bardzo ważnego królika. Możecie mi pomóc obaj? Trzeba sprawdzić barierki i nawierzchnię przed jutrzejszym wyścigiem. Nie możemy przecież dopuścić, żeby autom stało się coś złego. Krzychu też musi mi pomóc. Krzychu, zgłoś się proszę. Czy ty mnie słyszysz? O nie. Walkie-talkie znowu nie działa. Znów się rozładowało. Niestety, kreciku, zapomniałam je wczoraj podłączyć. Nie ma się czym martwić. Muszę mieć kontakt z Krzychem. Jak mamy sprawdzić cały torbę z walkie-talkie? Chyba mam pomysł. Hurra! Rajdek będzie pierwszy! Jeszcze się okaże, Bambino! Co się dzieje, Rajdek? Masz za słaby silnik? Nieprawda! Wszystko mam w porządku! O nie! Żerdzie w płocie są połamane. To może być bardzo niebezpieczne dla naszych aut. Powiem Krzychowi. Ale gdzie moje walkie-talkie? Zostało w biurze, żeby się naładować. Słuchaj, Błysk. Pobiegnij szybko do Krzycha i poproś go, żeby przyniósł mi młotek i gwoździe. Tak jest! Błysk robi ślizg! Dalej, dalej, dalej! Ha! Doskonale, Maxi! Nie przejmuj się, Rajdku! Ej, co ty robisz, Błysk? To nie jest plac zabaw, to tor wyścigowy. Zmykaj, stąd jestem zajęty. Nie mogę zmykać, Krzychu. Mam dla ciebie pewną wiadomość od Marty. Musisz jej przynieść... sprzęt? Jaki sprzęt? Może klucz? Nie. Olej? Nie. Śrubokręt? Nie. Sam ją zapytam, gdzie ona jest? Marto! Marto! Jak to działa? Marto! Słyszysz mnie? Nie odpowiada. Jak się porozumiemy? Ojej, walkie-talkie wysiadły! Bardzo śmieszne. Mów, gdzie ona jest. Za mną! Witaj, najdroższa. Gdzie twoje walkie-talkie? Zostawiłam w biurze. Właśnie się ładuje. Słuchaj. Ejże, zwykle ładujesz walkie-talkie w nocy. Och, rozumiem, zapomniałaś. Ja nie zapominam. Każdemu się może zdarzyć, Krzychu. Mnie nigdy. Coś ci poradzę. Ja biorę chusteczkę i zawiązuję na niej supełek. On pozwala mi pamiętać. Tak, bardzo śmieszne, Krzychu. Proszę, napraw ten płot, żerdzie są połamane. Widzisz? O nie! Błysk mówił o kluczu francuskim i że coś się poluzowało. Błysk robi ślizg! Dlatego walkie-talkie jest nieodzowne. Nie martw się, Marto. Przyślę tu Rajdka i Sisi. Będą dzisiaj posłańcami.
Trzeba mi młotka i gwoździ. No i kto dziś wygrał? Odpowiem ci, Sisi. Kto szczerzy ząbki w zwycięskim uśmiechu? Ale deptałem mu po kołach. Dobrze się czujesz, Rajdku? Chyba połknąłem jakiegoś robaka. Rajdku, Sisi, Marta czeka przy plakacie z panem Gaźnikolo. Pomożecie jej. Nie ma sprawy, Krzychu. W drogę, Sisi. Goń mnie. Co to za dźwięk? Powiedziałem coś nie tak? Ratunku! Pomoc! Ratunku! Ojej, kreciku! Kreciku, co ty robiłeś w beczce? To jest bardzo niebezpieczne. Wybacz, Krzychu. Mogę wziąć te puste puszki po oleju, proszę? Jeśli chcesz, ale po co ci? Dowiesz się w swoim czasie. Uważaj na lakier. Sorki, luziku. Nie ma sprawy, mój przyjacielu. Marto, brakuje kilku opon. O, jesteś spostrzegawczy. Powiem Krzychowi. Przecież nie mam walkie-talkie. Przywieziemy ci kilka opon. Szybko, Hajku. Nic ci nie jest, Hajku? Nie. Nic, Sisi. Przestań mnie o to pytać. Chyba coś ci jest. Nie martw się, mknę jak wiatr. Uważaj, Hajku! O, Rajdku, no coś podobnego. Przegrzałeś się. Wezwę Krzycha i Luzika. No przecież nie mam walkie-talkie. To nic, ja po nich pojadę. A, Marto, wiem jak rozwiązać problem. Może ty weźmiesz jedną puszkę, a Krzychu niech weźmie drugą. Będziecie rozmawiać jak przez walkie-talkie. To ciekawy pomysł, ale nie mamy dość sznura, żeby go przeciągnąć przez cały tor. Ale zaraz, zaraz. Ja też na coś wpadłam. To cię schłodzi na tyle, żebyś mógł wrócić do warsztatu, Rajdku. O, okropnie chciało mi się pić. To pomoc! Tak, przyznaję, Rajdku. Całkiem dziś zapomniałem o twojej chłodnicy. To dlatego się krztusiłeś przez cały dzień. Bardzo przepraszam. A, nic nie szkodzi, Krzychu. Rajdku, możesz mi coś obiecać? Jeśli znów o czymś zapomnę, to mi to powiedz. Tak, obiecuję. Próba mikrofonu. Walkie-talkie Marty jest już naładowana i działa. Pragnę wyrazić nadzieję, że Rajdek ma się dużo lepiej. Odbiór. Dziękuję wszystkim. Zapamiętaj, nie wstydź się prosić o pomoc. A właśnie, najdroższa, mam propozycję. Mogę ci przypominać, żebyś naładowała swoje walkie-talkie co wieczór, jeśli tylko chcesz. Dziękuję, Krzychu. A ja w zamian mogę przypominać tobie, żebyś pamiętał o chłodnicy Rajdka. O, już dobrze, w porządku. Ten dzień można by nazwać dniem Trąbalskiego, bo wszyscy o wszystkim zapomnieli. Rajdek tymczasem nauczył się, że w razie problemu warto prosić o pomoc. Wersja polska na zlecenie Mini-Mini Masterfilm. Wystąpili Agnieszka Kunikowska, Sławomir Pacek, Izabela Dąbrowska, Julia Kołakowska-Bytner, Andrzej Mastalerz, Miłogo Streczek, Marcin Mroziński, Andrzej Szopa, Marek Frąckowiak, Grzegorz Kwiecień, Waldemar Barwiński, Igor Chmielnik, Przemysław Bluszcz, Sebastian Cybulski, Paweł Ciołkosz, Jakub Kamieński i inni. Piosenkę tytułową śpiewał Artur Bomer. Rajdek, to as wśród